Ja do Korei, w której spędziłem tydzień, piszę, iż mimo że kraj jest izolowaną despotią, to zaszły w nim ogromne zmiany w ciągu ostatnich 10 lat. Dzisiaj ludzie mają tam dostęp do telefonów komórkowych, wielu znajduje dostęp do mediów, są już inwestycje zagraniczne, jest jakaś produkcja, są specjalne strefy ekonomiczne. Nie ma oczywiście politycznej liberalizacji, ale liberalizacja polityczna przychodzi zawsze na końcu procesu transformacji. Dlaczego zatem mielibyśmy oczekiwać, że tam zacznie się na początku jakichkolwiek przemian? Dostrzegamy już jednak znaki, że Korea Północna zaczyna się bardzo powoli, co prawda, integrować z systemem światowym. Dlatego możemy mieć nadzieję, że mimo iż jest to system autorytarny, że mamy do czynienia z siłą mającą dostęp do broni nuklearnej, mimo że kraj ten jest zagrożeniem dla sąsiadów, to jednak ten kraj może się lepiej zintegrować ze światem, nawet wbrew kalkulacjom jego przywódców, nawet gdy jest on politycznie niestabilny. Even though it is very geopolitically volatile. To mówił Parakanna, analityk z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze. Ja przypomnę, w studiu ze mną Rafał Tomański. Czy pana ta diagnoza przedstawiona przez Hindusa właściwie, bo Parakanna jest Hindusem mieszkającym w Singapurze, czy ta diagnoza pana przekonuje? Mnie przekonuje to, że Korea Północna idzie cały czas w stronę przeciągania granic i testowania tego, co... Cierpliwości świata. Co może, tak, na co może sobie pozwolić. Wczoraj mieliśmy przykład tweetu Donalda Trumpa, dwóch tweetów, które w niewybredny sposób opisywały przywódcę Korei Północnej, ale chwilę później w oficjalnym oświadczeniu północno-koreańskich mediów Kim Jong-un określił rakietę, która była testowana wczoraj, jako prezent na święto na Dzień Niepodległości dla Stanów Zjednoczonych i że takich podarunków będzie więcej. No i zresztą, to testowanie jest główną osią. I zresztą napisał również, czy powiedział przywódca koreański, północno-koreański, że dość w niewybredny sposób określił Amerykanów jako bękarty. Tak. Tak, no ten język niestety jest coraz bardziej spłucany, ale w przypadku Korei Północnej oczywiście to nie jest nowa rzecz. To bardziej ten język amerykański teraz równa odrobinę w dół do tego przekazu propagandowego z Pjongjangu. Ale to nie jest metoda. Powinniśmy koncentrować się na tym, jak zmniejszyć to napięcie. Powinniśmy się na tym koncentrować, to prawda, ale z drugiej strony ja się zastanawiam nad tym przeciąganiem tej granicy, czy testowaniem tej granicy, której przekroczyć już Koreańczycy Północni nie będą mogli. I to przeciąganie wydaje się wskazywać na to, iż Korea Północna i przywódca Korei Północnej musi mieć niezłych sojuszników, no bo taki kraj, który w gruncie rzeczy pogrążony jest w biedzie, w nędzy, który wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia, taki kraj bez wsparcia sojuszników, czy bez świadomości, że ktoś za tym krajem stoi, to chyba by się nie decydował na tego typu politykę, chyba że przywódca jest szaleńcem. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że chyba żebyśmy dążyli w stronę scenariusza, który był na samym początku brany pod uwagę, czyli jeszcze zanim doszło do tej eskalacji ostatniej, że Kim Jong-un rzeczywiście jest szalony, tak jak jego ojciec i dziadek, założyciel państwa, ale to rozwiązanie można odrzucić. Naprawdę, nawet nie mając konkretnego, stuprocentowego dowodu. Nie mówmy o szalonych przywódcach Korei Północnej, tylko o tym, że mają plecy tak naprawdę polityczne, finansowe, gospodarcze, mogą się czuć pewnie w tym, co robią, pracować nad nowymi rakietami i takie są tego efekty. Chiny, Rosjanie? Jedni i drudzy. Odpowiadając w skrócie na krótkie pytanie. Tak, jedni i drudzy. I Pekin i Moskwa. To w takim razie zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób przywódcy G20 będą rozmawiali właśnie o Korei. Czy powstaną dwa bloki? Czy one już powstają? Trudno powiedzieć. Nie wiem do końca, na ile rozmowy o Korei Północnej będą tak zaawansowane, jakby chciał tego świat. Czyli na przykład my, jako komentatorzy tej rzeczywistości, wobec tego, czego się spodziewamy po rozmowach przywódców na wielkim szczycie. Nowy prezydent Korei Południowej bardzo wyraźnie podkreślił, że będzie dążył do tego, żeby to był temat rozmów. Oczywiście, ale jego pozycja i tak mimo wszystko jest cały czas niższa od amerykańskiej, nawet od japońskiej. Moon Jae-in jest politykiem, który musi dostosować się do sytuacji. On by chciał dobrze, tak na początku dał się poznać jako człowiek, który będzie dążył do zjednoczenia, ale troszkę Pjongjang go zaskoczył swoją niepokornością. I teraz pytanie, czy to jest aż takie wyzwanie dla nowego prezydenta południa, czy jednak okoliczność, na którą był przygotowany. Coraz więcej uciekinierów z północy ostatnimi czasy i to żołnierzy przedostawało się, to naprawdę kilkanaście ostatnich dni, przedostawało się przez granicę na południe. To też może świadczyć o czymś, że, znaczy o tym, że coś na północy się dzieje nowego.
Jak pan sądzi, w jakim stopniu Azja, daleka Azja, region azjatycko-pacyficzny jest w tej chwili ważny dla polityki amerykańskiej? W jakim stopniu Donald Trump będzie realizował politykę właśnie skierowania się na region Azji i Pacyfiku w czasie swojej prezydentury? Jest bardzo ważny, tylko pytanie, jak zostanie zagospodarowany, bo on był ważny, będzie ważny i jest ważny. To się nie zmieni. Tego możemy być pewni, ale jak na razie do 25 bodajże maja mieliśmy taką sytuację, wtedy kiedy został przeprowadzony pierwszy manewr swobody żeglugi na Morzu Południowochińskim, pierwszy za prezydentury Trumpa. Już teraz jesteśmy po dwóch takich w przeciągu ostatniego niecałego miesiąca. Zanim ten manewr został przeprowadzony, Trump mówił, że nie będzie irytował Chińczyków, że nie będzie robił tego samego co administracja Obamy. Obama przeprowadził 4 takie manewry podczas swoich rządów, mniej więcej w ciągu 1,5 roku. I okazuje się teraz, że nowa administracja wchodzi w tryby, w kolejne wytarte przez poprzednią, czyli tego zwrotu, od zwrotu na Azję, który miał Barack Obama, jednak nie ma aż takiego wyraźnego. Czyli okazuje się, że ta Azja daleka, region Azji i Pacyfiku jest ogromnie żywotny i ogromnie ważny dla polityki Stanów Zjednoczonych. W takim razie, jak pan sądzi, jaką rolę będzie odgrywała Azja, czy przedstawiciele krajów azjatyckich na G20? Wciąż coraz większą. No mamy teraz prezydenta Chin, który jest w Berlinie i spotyka się z kanclerz Merkel i ma takie dwa punkty programu, takie symbolizujące wielką przyjaźń, narastającą przyjaźń między Berlinem a Pekinem. Dwie pandy są wypożyczone z Chin. Niedawno temu przyjechały, kilkanaście dni temu przyjechały do Berlina. Koszt utrzymania ich, jak się okazuje, w tej wielkiej przyjaźni chińsko-niemieckiej wynosi mniej więcej 1 000 000 euro rocznie. Przy okazji jeszcze trzeba było zainstalować za 10 milionów euro specjalne ogrodzenie, które chroni wybieg dla nowych podopiecznych. Interesy po chińsku. I teraz niemieckie zoo musi szukać sponsorów, którzy pokryją te koszty, ale prezydent z wielkim uśmiechem pokazuje, proszę, to dowód naszej przyjaźni. To pierwsze pandy, jakie są teraz w Niemczech, bo ostatnio wam Niemcy poumierały. A my, Chińczycy, stworzyliśmy z gatunku niedawno zagrożonego, bo takim były pandy, gatunek, który już został skreślony z tej listy, bo dbamy o naturę, jesteśmy za ochroną klimatu, czyli znowu taki psztyczek w nos amerykański. To jak pan sądzi, w takim razie sprawy klimatu będą łączyły świat na G20, czy raczej odwrotnie? Będą łączyły świat poza Stanami Zjednoczonymi, ale będą łączyły owszem, tylko że jeszcze z taką małą gwiazdką, jak w umowie finansowej, takiej stereotypowej, że coś jest ukryte i małym drukiem, z dodatkową wartością tego porozumienia ze strony azjatyckiej, to znaczy na warunkach azjatyckich albo w ogóle. No bo tak prowadzi się interesy z Azją i nie można mieć co do tego złudzeń. Partnerzy zachodni muszą być naprawdę silni, zjednoczeni i nie podzieleni odnośnie swoich interesów. Stąd ta pustka na przykład po usunięciu się Stanów Zjednoczonych, Trumpa z układu TPP, z partnerstwa transpacyficznego dla Chin i dla Azji jest ogromną szansą na wskoczenie na miejsce Stanów Zjednoczonych. Chiny mają gotowy pomysł, inicjatywa RCEP, Regionalnego Planu Ekonomicznego, który miał być takim nieamerykańskim, ale takim samym prawie TPP, tylko na łatwiejszych do wejścia warunkach, czyli o niższych standardach. Chiny zawsze są gotowe do wypełnienia jakiejkolwiek pustki, dlatego im więcej pola im się odda, tym szybciej zagospodarują, ale zagospodarują tak jak z tymi pandami w berlińskim zoo. Na swoich warunkach. Na swoich warunkach, pod płaszczykiem w takim wielkim obrazie przyjaźni, ale tam będzie naprawdę gwiazdka i trzeba będzie za to zapłacić. Ryzykuje pan pogląd, że w takim, no nie chcę powiedzieć nawet starciu, ale w takim kontakcie z Azjatami świat zachodni nie ma wielkich szans? To jest za duże stwierdzenie i graniczyłoby troszkę z katastrofizmem. Można wykorzystać współpracę z Azją, tylko trzeba to zrobić umiejętnie, bo Azja potrafi wiele zaoferować. To nie są ani źli ludzie, ani złe systemy, tylko piękne, stare, mądre kultury i bardzo przyjazne cywilizacje. I wspaniali, uśmiechnięci ludzie z poziomem grzeczności, której na Zachodzie nie ma nawet. Nawet w takich otwartych Stanach Zjednoczonych. Czy trzeba to umiejętnie zrobić? Tylko czy nie jest to również kultura fałszu i kultura obłudy, która powoduje, że interesy prowadzone są bezwzględnie? Oczywiście, że gdyby brać pierwszą lepszą książkę o historii Japonii, to fałsz, obłuda i korupcja od 70 lat po II wojnie światowej ze Stanów Zjednoczonych jest obecna, ale z Zachodu przyszło. I to jest właśnie przestroga dla nas wszystkich. Ja przypomnę, gościem PR24 był Rafał Tomański, komentator spraw azjatyckich w Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Krzysztof Renik, do usłyszenia. Powtórka programu. Reklama. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych.
co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Czas na informacje dnia. Donald Trump z wizytą w Polsce. Szczegółowy plan spotkań amerykańskiego prezydenta na początek. Burzliwa debata nie zmieniła sejmowej arytmetyki. Minister Mariusz Błaszczak zachował stanowisko. Komitet UNESCO przyjął raport o Puszczy Białowieskiej. Wzywa on polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części lasu. Aleksandra Kozera zapraszam. Jest krótka, ale niezwykle intensywna i ważna dla relacji polsko-amerykańskich. W informacjach na początek wizyta Donalda Trumpa w naszym kraju. Wczoraj po 22 amerykański przywódca wylądował na Okęciu w Warszawie. Teraz odpoczywa w hotelu Marriott. W jego okolicy najbliżej jak się da jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jaki jest plan spotkań prezydenta Trumpa. No tak jak powiedziałaś, Donald Trump i jego małżonka jeszcze odpoczywają w hotelu Marriott, który w tej chwili trochę przypomina twierdzę od Alei Jerozolimskich i Tytusa Chałubińskiego. Odgrodzono go bowiem metalowymi barierami. Wokół budynku cały czas obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania. Prezydent wyjedzie na pewno stąd przed godziną 9, bowiem o 9 rozpocznie oficjalną część wizyty od rozmowy w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim. Polski prezydent mówił kilka dni temu, że będzie się koncentrować na dwóch kwestiach – bezpieczeństwa i współpracy energetycznej. Po tym spotkaniu na Zamku Królewskim odbędą się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej. Po rozmowach plenarnych planowane są oświadczenia dla mediów obu prezydentów. Donald Trump będzie też gościem szczytu Trójmorza, na którym spotka się z liderami 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. Prezydent USA weźmie też udział w pierwszej sesji szczytu poświęconej współpracy euroatlantyckiej. Jednak jednym z najbardziej oczekiwanych punktów tej wizyty jest wystąpienie na placu Krasińskich. Poprzedzi je złożenie hołdu przed pomnikiem powstańców warszawskich przez obie pary prezydenckie i weteranów. Następnie prezydent Trump wraz z małżonką o godzinie 14 odleci do Hamburga, gdzie weźmie udział w szczycie G20. Plan spotkań prezydenta Donalda Trumpa, o nim mówiła reporterka informacyjnej agencji radiowej Ksenia Maćczak. To teraz najlepszy plan dla warszawiaków, czyli dobre zaplanowanie podróży i cierpliwość. Policja przypomina, że mieszkańcy stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami w komunikacji, ale też specjalnymi warunkami bezpieczeństwa w stolicy. Rzecznik stołecznej policji Sławomir Marczak podkreśla, że w najbliższe okolice miejsc rozmów liderów nie będzie dostępu. Kierowcy powinni się zapoznać z ograniczeniami w ruchu. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie przez duże B, nie możemy sobie pozwolić nawet na minimum lekceważenia przepisów. Dlatego w tym przypadku musimy się liczyć ze zdecydowaną reakcją ze strony policjantów, ze strony poszczególnych służb, które będą brały udział w zabezpieczeniu. Dlatego jeszcze raz proszę, żeby nie traktować lekceważąco wszelkich informacji, z którymi się już zapoznaliśmy. Informacje dotyczące utrudnień w ruchu można uzyskać pod numerem telefonu 22 60 380 38. Już dziś poznamy szczegóły porozumienia w sprawie rakiet Patriot. Minister obrony Antoni Macierewicz zwołał konferencję poświęconą podpisaniu umowy na zakup systemu antyrakietowego pomiędzy MON a Departamentem Obrony USA. Rozmowy na temat pozyskania Patriotów trwały od wielu miesięcy. Polska chce kupić 8 zestawów oraz radar dookólny, a także zintegrowany system dowodzenia. Konferencja odbędzie się o 7:30. Będziemy ją dla Państwa transmitować. Burzliwa debata nie zmieniła sejmowej arytmetyki. Nie będzie dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Posłowie odrzucili wniosek Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Za odejściem Mariusza Błaszczaka głosowało 194 posłów, przeciw było 236, a od głosu wstrzymało się 5. Wniosek złożyła Platforma, zarzucając ministrowi brak wyjaśnienia sprawy śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Platforma Obywatelska krytykowała brak szybkich decyzji po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji. Adam Szłapka z Nowoczesnej zarzucał prezesowi PiS kupowanie wierności za cenę bezpieczeństwa obywateli. Płacimy tą cenę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale pan płaci także cenę polityczną za to. Pan Błaszczak jest po prostu
beznadziejnym ministrem. Paweł Kukiz obwinił PiS i PO o polityczne spory, kiedy trzeba odpolityczniać służby. Policja idzie na dno w czasie, kiedy wy na śmierci Stachowiaka robicie sobie, zbijacie kapitał polityczny. PSL nie chciał brać udziału w debacie w dniu wizyty Donalda Trumpa. Anna Siarkowska z Koła Poselskiego Republikanie. Krzyk rozpaczy Platformy Obywatelskiej, która jest dziś politycznym bankrutem. To jest człowiek, który rzeczywiście pracuje dla Polski. Odpowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest jeden z najlepszych ministrów. To się wam nie uda. I rzeczywiście opozycji po raz kolejny nie udało się odwołać ministra rządu Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Komitet UNESCO przyjął raport na temat Puszczy Białowieskiej. Zakłada on między innymi wysłanie do Puszczy misji ekspertów oraz wzywa polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części lasu. Jesteśmy jako polska delegacja bardzo zadowoleni, mówił wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. Czujemy satysfakcję i jesteśmy zadowoleni z tej decyzji, ponieważ doprowadziliśmy do otwartej rozmowy. Nie czujemy się zawiedzeni, ponieważ chcemy, żeby tak jak mówi pan minister środowiska, profesor Jan Szyszko, o puszczy rozmawiać w puszczy. Z decyzji komitetu zadowoleni są przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę, ale nie zamierzają zakończyć protestu, mówi Robert Cyglicki z Greenpeace Polska. W tej chwili obrońcy puszczy, którzy są zgromadzeni w obozie dla puszczy, prowadzą blokadę harwesterów i właśnie blokują ten ciężki sprzęt, żeby nie było dalszych strat, nie było dalszych zniszczeń w naszym wspólnym dziedzictwie przyrodniczym, narodowym, ale jak się okazuje również dziedzictwie ludzkości i dzisiaj wspólnota międzynarodowa dała temu najlepszy wyraz. Przyjęcie dokumentu poprzedziła trwająca blisko godzinę dyskusja. Choć nie była przewidziana w agendzie, to wnioskował o nią Kazachstan, który wniósł również o zmiany w raporcie przygotowanym na obrady przez UNESCO. I czas na prognozę pogody. Poranek słoneczny, ale za to chłodny. Na termometrach teraz zaledwie 9-10 stopni. Najcieplej w Zielonej Górze, Krakowie i Zakopanem 13. W ciągu dnia na Podkarpaciu i południu Małopolski początkowo więcej chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Później pogodnie, tak jak na pozostałym obszarze kraju. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, jest czwartek, 6 lipca, 187 dzień roku. Słońce wzeszło w znaku Raka o godzinie 4.23, a zajdzie o 20.58. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Dominika, Gotard, Łucja, Maria i Zuzanna. Katarzyna Adamiak-Sroczyńska z zespołem Poranka Polskiego Radia 24. Witają Państwa bardzo serdecznie. Dźwiękowe kalendarium historyczne. Lipca 1987 roku w indyjskim Pendżabie doszło do ataku terrorystów sikhijskich, jednej z religii łączącej w sobie dziedzictwo islamu i hinduizmu. W ciągu dwóch dni terroryści trzykrotnie zaatakowali autobusy wiozące Hindusów. W sumie zginęły 72 osoby. Również w 1987 roku zmarł Józef Burszta, polski etnograf, socjolog i historyk. Łączył warsztat etnografa i socjologa, ale także wskazywał na ważne procesy społeczne zachodzące na wsi. Jego badania nad problematyką wsi dotyczyły historii społecznej, gospodarczej, kulturalnej i technicznej. W ramach tego kierunku zainteresowań powstały studia historyczno-socjologiczne przedstawiające rolę karczmy w życiu wsi i społeczeństwa. 6 lipca 1997 roku rozgrywał się spór o piosenkę wyborczą SLD Razem Jeszcze Raz, która była prezentowana podczas konwencji przed wyborami w 1997 roku jako motyw przewodni kampanii. 6 lipca tego roku szef Krajowego Komitetu Wyborczego SLD, premier Włodzimierz Cimoszewicz, oświadczył, że piosenka Razem Jeszcze Raz nie jest oficjalnym hymnem kampanii SLD. Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił wówczas, że należy wyjaśnić zarzuty ewentualnego plagiatu tego utworu. Utwór miał być kopią przeboju australijskiej grupy Men at Work. Kilka lat później okazało się jednak, że to właśnie Australijczycy częściowo skopiowali piosenkę ze starej piosenki harcerskiej Kookaburra Song. Kookaburra sits in the old gum tree, Mary Mary King of the bush is he. Laugh, Kookaburra, laugh, Kookaburra, gay.
6 lipca 2007 roku Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy o zakazie pracy w placówkach handlowych w święta. Zgodnie z nowelizacją zakaz miał obowiązywać 12 dni świątecznych w ciągu roku. Poseł Stanisław Szwed z PiS podkreślał wówczas, że zmiany dotyczą jedynie osób zatrudnionych. To oczywiście dotyczy zmiany w kodeksie pracy, czyli tam jeżeli ktoś ma swój sklepik, jest właścicielem, to jego kodeks pracy nie dotyka, czyli tam może sobie handlować. Również w kodeksie są zapisane wyjątki, w których można prowadzić handel, w sensie takim, że dotyczy to na przykład aptek, dotyczy to stacji benzyny, bo to są jednostki, które służą do jakby codziennej użyteczności publicznej. W tym zakresie handel może być dozwolony. Projektu nie poparła Platforma Obywatelska. Adam Scheinfeld z PO przekonywał, że proponowane przepisy ingerują w wolność i swobody obywatelskie. Stwarzają także zagrożenie zwiększenia bezrobocia. Szacunki opiewają na od kilkunastu do ponad 20 tysięcy ludzi, którzy mogliby stracić pracę. Wszystkie aspekty, i te społeczne, i te ekonomiczne, przemawiają przeciwko tej ustawie. To jest to ustawa czysto populistyczna, nie ma podłoża żadnego merytorycznego, słusznego. Przepis kodeksu pracy obowiązuje do dziś. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kolejni świadkowie zeznawali wczoraj przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie byłych członków zarządu firmy Jet Air Zbigniewa Młotkowskiego i Michała Swobody trwało prawie 6 godzin. Ich zeznaniom przysłuchiwała się reporterka Polskiego Radia 24 Małgorzata Głogowska. Firma Jet Air została w 2011 roku przejęta przez spółkę Amber Gold. Komisja śledcza, przesłuchując byłych członków zarządu przewoźnika, kontynuowała wątek lotniczy sprawy. Najpierw przed komisją stanął Zbigniew Młotkowski, którego przesłuchanie zaczęło się chwilę po godzinie 10. Przyznał on, że był pierwszą osobą, która otrzymała maila wysłanego do Jet Air przez właściciela Amber Gold, Marcina P. Byłem osobą, która pierwsza przeczytała maila od pana Marcina P., maila wysłanego na taki bardzo ogólny adres firmowy. Po naszym ogłoszeniu na stronie internetowej, że zawieszamy operacje lotnicze, przyszedł mail mniej więcej o treści, jaki jest powód zawieszenia operacji lotniczych, czy może potrzebujemy wsparcia finansowego. Poseł Witold Zębaczyński z Nowoczesnej pytał świadka, czy wiedział, skąd pochodzą pieniądze spółki Amber Gold. Proszę powiedzieć, od kiedy miał pan świadomość, że pieniądze z Amber Gold są brudne? Nie miałem takiej świadomości. Spółka Amber Gold stała się właścicielem większościowym spółki Jet. Natomiast wiedza, jakoby pieniądze miały być brudne, jak to pan poseł nazwał, to jest w moim jakby mniemaniu cały czas proces wyjaśniany i chciałbym, żeby ten proces był wyjaśniony. Młotkowski zeznał także, że wiosną 2012 roku doszło do spotkania z funkcjonariuszami BOR, którzy zgłosili się do firmy OLT Express z propozycją współpracy. Był kontakt z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu w pewnym momencie, którzy zgłosili się do nas z możliwością rozpatrzenia w ogóle współpracy, jeśli chodzi o przewożenie ministrów, członków rządu, posłów, nie pamiętam, przepraszam, na jakim poziomie to miało być, ale przewożenie naszymi, czy też grupowymi samolotami rozkładowymi w Polsce. Zresztą to było tylko jedno spotkanie, nie wiem, chyba Biuro Ochrony Rządu wtedy samo się wycofało. Proszę pana, kto umawiał to spotkanie? Nie wiem. Po tym zeznaniu został przyjęty wniosek o przekazanie komisji przez Kancelarię Sejmu i BOR pełnej dokumentacji związanej z tymi negocjacjami. Do tego wątku odniosła się po przesłuchaniu obu świadków przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Jeden ze świadków zasygnalizował coś, co będzie przedmiotem prac komisji. Są wiarygodne informacje wskazujące na próbę podjęcia współprac pomiędzy OLT a Kancelarią Sejmu i Senatu. Będziemy ten temat zgłębiać. Tutaj są w dużej części materiały objęte klauzulą tajne, ściśle tajne, więc nie mogę tego rozwijać. Przesłuchanie Zbigniewa Młotkowskiego zakończyło się tuż przed godziną 14. Po krótkiej przerwie zeznawał inny członek zarządu Jet Air, Michał Swoboda. Jego przesłuchanie było znacznie krótsze niż poprzednika i zakończyło się po niecałych 2 godzinach. Komisja pytała go między innymi, czy wiedział, że Marcin P. był karany. Nie byłem świadomy, że Marcin P. był osobą karaną w tym okresie. Kiedy się świadek dowiedział o tym? W okresie tej działalności Jet Air, czyli gdzieś między sierpniem a, nie wiem,
październikiem, listopadem być może 2011 roku, nawet w takiej po prostu rozmowie pamiętam z panem Wicherkiem, którego już nie, tak? Powiedział mi, że on rozmawiał z panem Marcinem P. i dowiedział się, że on był skazany za jakąś sprawę multikasy, że ten wyrok jest zatarty, no ale żebym wiedział generalnie, że faktycznie taka jakaś sprawa była i to było tyle. Pojawiło się także pytanie, dlaczego Marcin P. został prezesem zarządu Jet Air. Świadek odpowiedział krótko. Na pytanie, dlaczego nim został, no nie umiem odpowiedzieć. Po zakończeniu posiedzenia Małgorzata Wasserman przyznała, że zeznania byłych członków zarządu Jet Air pozwolą stwierdzić wiarygodność innych świadków stających przed komisją. Głównym celem przesłuchań była weryfikacja zeznań świadków wcześniejszych oraz tych świadków, którzy będą przesłuchiwani w przyszłym tygodniu. Bowiem w tym zakresie występują pewne rozbieżności już w tych protokołach, którymi komisja dysponuje, więc to był jakby główny cel. Kolejne przesłuchania odbędą się za niecałe 2 tygodnie. Przed komisją zeznawać będą były dyrektor marketingu w Jet Air Ireneusz Dylczyk i gdański biznesmen Mariusz Olech. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa ujawnia nowe fakty dotyczące tak zwanej dzikiej reprywatyzacji działki przy ulicy Twardej w centrum Warszawy. Stoi na niej niedawno zamknięta szkoła. W sprawie złożone będzie zawiadomienie do prokuratury. Więcej na ten temat reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki. Lider stowarzyszenia Jan Śpiewak jest przekonany, że w Warszawie funkcjonowała zorganizowana grupa, w której działali niedawno aresztowani handlarze roszczeń w porozumieniu z urzędnikami miasta. Ostatnie przesłuchania przed komisją weryfikacyjną potwierdzają tę tezę, mówi Śpiewak. Andrzej M. i Maciej M. działali w porozumieniu z władzami stolicy i działali, że tak powiem, najprawdopodobniej w zorganizowanej grupie. My jako stowarzyszenie złożymy zawiadomienie do prokuratury dotyczące wyrządzenia szkody znacznej w wielkości, jak również złożymy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa domaga się zdymisjonowania obecnego szefa spółki Tramwaje Warszawskie, byłego burmistrza Śródmieścia, który, jak mówi Jan Śpiewak, był zamieszany w aferę. Wszystkie te zawiadomienia będą dotyczyć Wojciecha Bartleckiego, ówczesnego burmistrza dzielnicy Śródmieście, a dzisiaj, jak się okazuje, niedawno awansowanego na szefa tramwajów warszawskich. I z tym się wiąże mój pierwszy apel do pani prezydent. Jeśli pani prezydent ma czyste ręce w tej sprawie, to pan Bartelski nie powinien mieć żadnego związku z instytucjami samorządowymi, nie powinien mieć żadnego kontaktu z publicznymi pieniędzmi i powinien zostać natychmiast w sposób dyscyplinarny zdymisjonowany. Kontrowersje budzi procedura od sprzedania działek przy ulicy Twardej 8/12 Maciejowi M. Dlaczego Maciej M., który posiadał prawo tylko do 5% całej działki, miał pierwszeństwo do skupienia roszczeń oraz czemu działkę wartą ponad 100 milionów skupił za 700 tysięcy złotych? W 2013 roku Maciej M. dysponuje roszczeniem do 5% tej nieruchomości. W lutym 2013 roku Rada Miasta likwiduje szkołę. Dopiero w kwietniu Maciej M. kupuje roszczenia od kuratora, który przyjmujemy dzisiaj jest w areszcie. Dopiero w lipcu i czerwcu wydane są decyzje dotyczące reprywatyzacji 2014 roku. Skąd Wojciech Bartelski wiedział w marcu 2013 roku, że Maciej M. skupi roszczenia i dlaczego likwidacja gimnazjum była tutaj kluczową sprawą, jeśli chodzi o przejmowanie tej nieruchomości? Bo w momencie, kiedy zlikwidowano gimnazjum, nie można było już odmówić zwrotu, bo nie było żadnego interesu publicznego. Mówił o tym Marcin Bajko przed komisją weryfikacyjną. Nigdy nie uchwalono również planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca, mimo że od wielu lat znajdowała się tam szkoła, podkreśla Jan Śpiewak. Negocjacje trwają od wielu, wielu lat w sprawie tego gruntu. Wystarczyłoby uchwalić plan miejscowy, który by przewidywał, że w tym miejscu ma być szkoła, że ma być piętrowy czy dwupiętrowy budynek. Nie byłoby w ogóle sprawy, bo kto by chciał przyjmować grunt, nieruchomość, na której może być dwupiętrowa szkoła. Do części tej nieruchomości miała roszczenia również gmina żydowska. Jednak odmówiono jej zwrotu, a komisarz zlecił wypłacanie odszkodowania, mimo że wiedziano o likwidacji gimnazjum. Działka czekała na kogoś innego. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. A w internecie krąży taki mem z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz. Likwidowałam gimnazja, zanim to było modne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W ubiegłym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie na dworcu PKP uruchomiła bibliotekę dworcową, a w tym roku stworzy bibliotekę ratuszową. Przy ziemiach barokowego ratusza w Lesznie działały najpierw ratuszowa kawiarnia, potem ratuszowa restauracja. Niestety obie upadły. W tej sytuacji samorząd razem z miejską księżnicą postanowił, że powstanie tam biblioteka ratuszowa. Wyjątkowe miejsce.
cudowne sklepienia. Jest tam nastrój. Andrzej Kuźmiński, dyrektor Leszczyńskiej Biblioteki. Tworzy to rzeczywiście niepowtarzalną atmosferę i po prostu ta mieszanka przypraw tam nie pasowała. Tam unosiły się zapachy smażonych miejsc, gotowanych zup. To zupełnie do tego miejsca nie pasowało. Czasami miałem wrażenie, że najemca jakby nie miał pomysłu na użytkowanie tego lokalu, właściwie na zachęcenie klientów. Prezydent Leszna, Łukasz Borowiak. Dzisiaj mamy już pusty lokal, klucze są w Urzędzie Miasta. Chcemy, żeby stało się to rzeczywiście miejsce z nową aurą i sprawimy, że będą tam zapachy dobrej muzyki, smaki dobrej literatury, a przede wszystkim będą tam niezwykli ludzie. Ja już od dłuższego czasu mówiłem, że jeżeli lokal się zwolni, to przestrzeń będzie przestrzenią publiczną. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że warto stworzyć miejsce kulturalne. To ma być z jednej strony kawiarnia literacka, największa czytelnia prasy w Lesznie. To ma być też miejsce spotkań dla seniorów. Z ciekawostkami dla nich, z ciekawymi spotkaniami, ciekawymi ludźmi. Wielu seniorów przychodzi na rynek, żeby wypić sobie właśnie kawę, wypić sobie herbatę, posiedzieć, porozmawiać sobie z przyjaciółmi. A po południu i wieczory chcę to zamienić w klub muzyczny, w klub jazzowy z muzyką klasyczną. Chciałbym, żeby byli tam najlepsi znawcy muzyki, którzy prezentowaliby swoje utwory. Chciałbym, żeby odbywały się tam koncerty na żywo każdej soboty i żeby miłośnicy dobrej literatury, dobrej muzyki mieli tam swoje miejsce i czuli się tam jak u siebie. To będzie biblioteka ratuszowa, ale biblioteka bardziej przypominająca znane kluby w dużych miastach. Tu będzie można napić się kawy, można będzie zjeść ciasto, zjeść loda, wypić sok owocowy. Z pomysłu cieszy się także miejski konserwator zabytków Maciej Urban. Kawiarnia była w porządku dla tego miejsca. Restauracja już niekoniecznie, bo taka ilość gotowania oparów i różnych takich substancji, które znajdowały się w tych murach, nie mówiąc już o zapachu, nie było wskazane. Tym bardziej, że mamy problemy z wilgocią w murach ratuszowych. Więc wyprowadzenie tej funkcji jest rzeczywiście korzystne. Dzierżawca płacił nam 10 tysięcy, ale czasami, ja powiedziałem, kultury się nie wycenia. Natomiast idąc dalej, tokiem rozumowania moim, jeżeli chodzi o rewitalizację społeczną, to przecież jeszcze więcej osób zachęcimy do centrum miasta. I dzisiaj, patrząc na sytuację na Starym Mieście, warto czasami odłożyć te dochody i stworzyć publiczną przestrzeń. Dlatego to jest pomysł na to, żeby zachęcić mieszkańców do tego, aby mogli przyjść nie tylko od poniedziałku do piątku. Biblioteka ratuszowa będzie czynna codziennie od 9 do 22, tak żeby to rzeczywiście mogło skupiać w tym miejscu wiele osób, wiele generacji, także ludzi o wielu zainteresowaniach. Znakomity uważam pomysł. Myślę, że będzie przyciągał mieszkańców do ratusza, który to zresztą budynek powstały 400 lat temu właśnie miał służyć. A biblioteka ratuszowa w Lesznie ruszy już 1 września. Przegląd prasy. W studiu ze mną Piotr Pałka, Rebelia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja czytam same nagłówki najważniejszych gazet w Polsce. Inny prezydent, inna Polska, Gazeta Wyborcza. Amerykę i Polskę łączy wielka przyjaźń, Gazeta Polska codziennie. Air Force One wylądował w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Czy zaczynamy od wizyty Trumpa, czy zaczniemy szukać najpierw innych informacji w gazetach? Zacznijmy może od tego, co najważniejsze. Rzeczywiście czołówki wszystkich polskich gazet dzisiaj zdobył Donald Trump. Jego zdjęcia, zdjęcia jego rodziny są wszędzie. Tabloidy i Fakt, i Super Express poświęcają tej wizycie bardzo dużo czasu. I jak to w przypadku tabloidów starają się różnicować treść zarówno na te poważne, eksperckie komentarze, jak i didaskalia. W Super Expressie dowiadujemy się, że pierwsze damy zjedzą razem szarlotkę. Zdjęcie szarlotki jest nawet większe niż zdjęcie pierwszych dam. Jest duże zainteresowanie córkami, Kingą Dudą i Iwanką Trump. I trwają spekulacje na temat ich urody i tego, czy się poznają, czy też nie. Spekulują też dziennikarze Super Expressu, czy Donald Trump spotka się z Lechem Wałęsą. To jest oczywiście pokłosie słynnego pasusu Lecha Wałęsy, który zasugerował, że to on zainspirował Trumpa do wejścia do polityki. Z drugiej strony wiadomo, że były prezydent jest rozpoznawalny
lokalny i znany w Stanach Zjednoczonych, chociaż jego pozycja polityczna jest dzisiaj żadna. No i oczywiście dziennikarze pytają, co Polska jest w stanie załatwić w trakcie tej wizyty. Dużo pisze się tutaj o budowie tarczy antyrakietowej, zakupie nowoczesnego sprzętu wojskowego, o zapewnieniu przez Donalda Trumpa o gwarancjach NATO wobec takich krajów jak Polska, ale też oczywiście o zniesieniu wiz czy kupnie gazu amerykańskiego do Polski. Super Express znacznie więcej poświęca takiej poważnej analizie tej wizyty. Między innymi jest krótka rozmowa ze Siergiejem Markowym, rosyjskim politologiem, który jest doradcą Władimira Putina, i on mówi bardzo ciekawe słowa, bo to taka rosyjska perspektywa, że Polska zaraz po Wielkiej Brytanii jest najważniejszym sojusznikiem USA w Europie. Zwraca też uwagę na to, że jest to dla Donalda Trumpa istotna wizyta z tego powodu, że traktuje ją także jako przygotowanie przed przetarcie swego rodzaju, przed spotkaniem z Władimirem Putinem. W fakcie dużo lżejsze materiały na temat tej wizyty. Oczywiście saga rodziny Trumpów, ona w Europie jest mniej znana niż w Stanach, gdzie każdy dosłownie członek kilkudziesięcioosobowej rodziny Trumpów jest niemal celebrytą. To ja może zacytuję plan na Trumpa: gaz, wizy, armia, druga i trzecia strona gazety Fakt. To duże osiągnięcie PiS na arenie międzynarodowej i najważniejsze wydarzenie w Polsce od lat. Na wizycie Donalda Trumpa w Warszawie podczas szczytu Trójmorza może skorzystać nasz region, ale przede wszystkim Polska, tak rozpoczyna ten swój materiał Fakt na stronie drugiej. Co do tego, że Polska będzie głównym beneficjentem tej wizyty i ma ona szansę pomóc naszej dyplomacji w najbliższych miesiącach wskoczyć na nieco wyższy poziom, nie ma prawie w żadnej gazecie. To ja tylko powiem, że czołówka Rzeczpospolitej odróżnia się tym, że wprawdzie Trump i pierwsza dama są na niej, ale fake news i Trump pomagają gazetom. Dziennikarze Rzeczpospolitej piszą o tym, że dzięki Trumpowi i fake newsom, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, czytelnicy zaczynają doceniać stare, klasyczne media prawdziwych dziennikarzy, a my się z tego bardzo, bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że taka fala, taka moda i taki trend dotrze również do Polski. Jest to związane z tym, że pojawia się w sieci bardzo dużo informacji o tym, że generalnie ktoś umarł albo coś się wydarzyło, a później okazuje się, że to wszystko nieprawda. Reklama. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceutical z Niemcy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza
zawiera elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Autopromocja. Przemówienia Donalda Trumpa, relacje ze szczytu Trójmorza i Global Forum, najświeższe informacje, komentarze oraz opinie ekspertów i publicystów. To wszystko dziś w Polskim Radiu 24. Prezydent Donald Trump w Polsce. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 6.30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Donald Trump jest już w Warszawie. Po 22.00 Air Force One z prezydentem na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu. Całą delegację przewieziono do hotelu Marriott, gdzie na prezydenta USA czekało kilkaset osób. Jego widziałam w Nowym Jorku, ale jeszcze nie był prezydentem. W jego budynku byłam, tym pięknym takim, gdzie woda leci po ścianie i w ogóle właśnie to tam wszyscy wchodzą, piją kawę, wracają z pracy z koleżanką, żeśmy pracowały na 5 Avenue. Znam cały Nowy Jork, lepiej jak teraz moją Warszawę, co się urodziłam. Dzisiaj przyszłam zobaczyć właśnie, no i życzę jemu właśnie, żeby coś zrobił, pomógł nam, Polakom. Sympatyki jesteśmy Donalda Trumpa, życzę wam wszystkiego najlepszego. Ulice Emilii Plater oraz Nowogrodzka w tym miejscu są zamknięte dla ruchu samochodów. Przeniesiono też przystanek autobusowy, który znajdował się nieopodal hotelu Marriott. Nie obyło się bez protestów. Greenpeace wyświetliło przez chwilę na Pałacu Kultury i Nauki napis No Trump, Yes Paris. A dziś jeszcze o 9.20 Donald Trump ma przyjechać na Zamek Królewski. Tam powita go polski prezydent Andrzej Duda. Obaj politycy mają w planach co najmniej 20-minutową rozmowę w cztery oczy, po czym mają do nich dołączyć pozostali członkowie polskiej i amerykańskiej delegacji. Z kolei o 13.00 Donald Trump przyjedzie przed pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Tam w towarzystwie weteranów II wojny światowej złoży wieniec w hołdzie powstańcom i wygłosi przemówienie. W informacjach Parlament Europejski i zmiany kadrowe. Europoseł Ryszard Legutko został wybrany na współprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą posłowie PiS. Decyzja o wyborze Ryszarda Legutki ma związek z toczącymi się negocjacjami w sprawie Brexitu, ponieważ największą grupą narodową we frakcji konserwatywnej są Brytyjczycy. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości jest drugą co do wielkości delegacją. Polsko-brytyjskie przewodnictwo ma wzmocnić mandat europejskich konserwatystów i reformatorów w procesie negocjacji, a także przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ryszard Legutko w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że frakcja będzie teraz wspierać Brytyjczyków w okresie przejściowym. Jesteśmy jedyną grupą eurorealistyczną w tym parlamencie, bo my jesteśmy tą grupą, która ten monopol ideologiczny tutaj podważa i wnosi sporo zdrowego rozsądku. Więc nasze istnienie i nasz rozwój jest tutaj niezwykle ważny. Europoseł Legutko zaznaczył ponadto, że frakcja będzie przede wszystkim szukać nowych sojuszników. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Regulacje dotyczące wprowadzenia opłat za jednorazowe torebki foliowe w sklepach przyjęte przez rząd. Nowe prawo ma obowiązywać od 2019 roku. Celem jest to, by Polacy rzadziej sięgali po tak zwane jednorazówki, a częściej korzystali z toreb wielokrotnego użytku, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Ministerstwo Środowiska zależy na tym, by zmniejszyć ilość toreb foliowych, by nie zaśmiecały one środowiska. Opłata nie ma celu fiskalnego, tylko i wyłącznie ma stanowić zachętę do tego, by korzystać z toreb wielorazowego użytku. Pozostają bezpłatne tak zwane zrywki, czyli cieńsze torby foliowe do 15 mikrometrów, których używamy do pakowania świeżego pieczywa czy warzyw i owoców. Ceny za torebki będą szacowane w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska. W projekcie ustawy zapisano, że mogą one wynieść maksymalnie złotówkę.
setki przeszkolonych seniorów i coraz większe zainteresowanie. Efekt: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Mowa o programie, który prowadzą policja i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Jest dedykowany kierowcom 50+. Za darmo mogą oni zweryfikować swoje umiejętności za kółkiem. Takie szkolenia okazały się strzałem w dziesiątkę, mówi Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Chętnych jest coraz więcej. Kwestia przypomnienia sobie przepisów, ale też jest element jazdy na trolejach, jest element jazdy w alkogoglach. Nie ma tego refleksu, tak powiedzmy. Ten refleks gdzieś ucieka. To irytuje? No pewnie. Takie szkolenia są potrzebne, mówią zgodnie instruktorzy jazdy i egzaminatorzy. Wielu kierowców rozpoczynało kursy w okresie, kiedy było bardzo małe natężenie ruchu. Sama pani widzi, co się na drogach dzieje. Jak mówi Tomasz Szoch, wiceszef WORD-u w Bydgoszczy, o potrzebie takiego szkolenia mówią same statystyki. Kierowcy w przedziale wiekowym 50-59 lat są sprawcami większej ilości wypadków niż kierowcy o 10 lat młodsi. Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze jest już 6:35. Wiadomości sportowe, Sylwia Urban. Mamy powody do radości. Jerzy Janowicz jest już w trzeciej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. W swoim drugim meczu na londyńskiej trawie nasz tenisista pokonał 14. rakietę turnieju Francuza Lika Puja 7-6, 7-6, 3-6, 6-1. Mecz był bardzo wyczerpujący, jeżeli chodzi o stronę właśnie czysto mentalną. Wiadomo, że fizycznie też. Było ciepło, dało się to odczuć. Na pewno nie grało się łatwo, no bo Puj zagrał niezłe to spotkanie. Ja nie mam zamiaru teraz popadać w jakąś euforię. Dla mnie ten dzień się zakończył. Myślę już o następny mecz. A w trzeciej rundzie Janowicz zmierzy się z Francuzem Benoit Perem. Do drugiej rundy debla awansowali Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Kubot i grający z nim w parze Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali z Holendrami Wesleyem Kulhoffem i Matwem Middelkopem 6-4, 6-0, 6-3, a Matkowski i Białorusin Max Mirnej pokonali Tajwańczyka Cheng Pensiecha oraz Amerykanina Maxa Sznura 7-5, 6-1, 7-6. Zadowoleni jesteśmy z tego meczu, na pewno poszło dość łatwo, wygrana w trzech setach. I oczywiście bardzo lubię tutaj grać, nie miałem jakiś oślijających wyników, ale zawsze jest to coś specjalnego, że grasz na umdlenie. Niestety z gry podwójnej kobiet w pierwszej rundzie odpadła Paula Kania i jej deblowa partnerka Serbka Nina Stojanović. W turnieju singlistek do trzeciej rundy awansowały m.in. Amerykanka Venus Williams, Słowaczka Dominika Cibulkowa i Białorusinka Wiktoria Azarenka. Z turniejem sensacyjnie pożegnała się dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu Czeszka Petra Kwitowa. W turnieju mężczyzn w trzeciej rundzie oprócz Jerzego Janowicza są już m.in. broniący tytułu Brytyjczyk Andy Murray i Hiszpan Rafael Nadal. Dziś Agnieszka Radwańska w meczu drugiej rundy zagra z Amerykanką Christiną McHale. Brytyjczyk Christopher Froome został nowym liderem kolarskiego Tour de France, a piąty etap wygrał Włoch Fabio Aru. Rafał Majka jest 10, Michał Kwiatkowski 18, a Maciej Bodnar i Paweł Poliański zajmują miejsca w drugiej setce. Wisła Płock rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z trenerem Marcinem Kaczmarkiem. Przypomnę, że w poprzednim sezonie Wisła była beniaminkiem piłkarskiej ekstraklasy i zajęła 12 miejsce w ligowej tabeli. Lionel Messi będzie nadal piłkarzem Barcelony. Argentyńczyk zgodził się przedłużyć umowę aż do 30 czerwca 2021 roku. Messi to największa gwiazda Blaugrany, do której trafił już jako 14-latek w 2001 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wizyta Trumpa w Polsce, a my łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim. Co Rosjanie, jak rosyjskie media komentują wizytę w Polsce? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rosyjskie media niewiele miejsca poświęcają wizycie Donalda Trumpa w Polsce, dlatego że mają, jakby można powiedzieć, takie obciążenie polegające na tym, że Władimir Putin chce spotkać się z Donaldem Trumpem i zabiega o to od ponad pół roku. I to jest temat numer jeden na łamach rosyjskich gazet, ale także w mediach elektronicznych. Natomiast ja znalazłem dwa teksty. Jeden tekst nieco starszy, bo wczorajszy, to jest tekst agencji RBK, który zatytułowany jest Waszyngton nad Wisłą. I dzisiejszy tekst obszerny, przygotowany przez niezawisłą gazetę, który
również poświęcony jest wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Zacznijmy od tego krótszego. Ten krótszy przede wszystkim sugeruje, że wizyta Donalda Trumpa związana będzie z tym, że administracja Białego Domu chce odciągnąć część państw od tej starej Europy, która nie lubi Stanów Zjednoczonych i nie lubi samego Donalda Trumpa, ale także takie zasugerowanie, że jeśli Donaldowi Trumpowi uda się za sprawą wizyty w Warszawie i sympatii amerykańsko-polskich przeciągnąć część krajów Europy Środkowej i Wschodniej na stronę Stanów Zjednoczonych w tym, no może nie konflikcie, ale takim sporze obyczajowo-społeczno-pokoleniowym między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to będzie to także zwycięstwo nad Rosją, dlatego że Rosja stara się wciągnąć w swoją orbitę część krajów europejskich, szczególnie tych związanych bezpośrednio z Unią Europejską, dlatego że zależy Rosjanom na tym, by mieć swoje obszary takie lobbujące na rzecz interesów rosyjskich. RBK sugeruje, że wizyta Donalda Trumpa w Warszawie może pokrzyżować plany Moskwy, która wewnętrzny kryzys w Unii Europejskiej właśnie chce wykorzystać dla przeciągnięcia na swoją stronę jak największej liczby krajów europejskich i rosyjska agencja zauważa, że polskie władze są nastawione na zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i dlatego Donald Trump znajdzie w Polsce sojusznika swoich interesów. Przy tym, jak podkreśla RBK, amerykańska administracja liczy również na wsparcie Polski w zacieśnianiu współpracy z krajami tych grup, w których Warszawa lideruje. Jeśli chodzi o tekst z Niezawisłej Gazety, to tam te same tezy postawione plus obszerne rozwinięcie każdej z nich i dodatkowo jeszcze dziennik sugeruje, że podczas wizyty Donalda Trumpa padnie sporo gorzkich słów pod adresem Federacji Rosyjskiej, polityki rosyjskiej w stosunku nie tylko do Polski, ale także do tych wszystkich krajów, które wyszły kilkadziesiąt lat temu z orbity rosyjskiej i dzisiaj znajdują się, no, można powiedzieć, pod szczególnym obstrzałem rosyjskich służb i rosyjskiego tego widzenia politycznego przyszłości świata. I jeszcze jedna ważna kwestia, o której wspomina Niezawisła Gazeta, to, że prezydent Andrzej Duda, jak sugeruje dziennik, ma zwrócić Donaldowi Trumpowi uwagę na ważną kwestię katastrofy smoleńskiej i między innymi prosić o pomoc w przeprowadzeniu śledztwa, a także odzyskania wraku, którego Rosjanie, mówimy tutaj o wraku Tupolewa, samolotu Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, do tej pory zwrócić Polsce nie chcą. Czy w kontekście wizyty Donalda Trumpa nie pojawia się żadna informacja o polskich planach dotyczących zakupu gazu od Amerykanów? Nie, jakby kwestie gospodarcze tutaj schodzą na drugi plan. Oczywiście jest sugestia, że wizyta Donalda Trumpa może być także przyczynkiem do tego, by nawiązać ściślejszą współpracę, że chodzi Donaldowi Trumpowi także o sprawy związane z gospodarką samych Stanów Zjednoczonych. Jeśli o zakupie gazu mówimy, to bardziej jest to przedstawiane w rosyjskich gazetach w takim ogólnym odbiorze europejskim, że Donald Trump przywozi do Europy na szczyt G20 do Hamburga ze sobą ekspertów od biznesu, od finansów po to, by lobbować na rzecz amerykańskich interesów i wtedy padają oczywiście między innymi stwierdzenia dotyczące tego, że Amerykanie chcą zamienić, jak mówią Rosjanie, rosyjski gaz na amerykański dla dostawców europejskich. Ja przypomnę, że w tym kontekście także ważne będzie może mniej podczas wizyty w Polsce, ale podczas wizyty w Hamburgu dojście do sedna, które z krajów europejskich, które z krajów Unii Europejskiej tak naprawdę i jakie umowy podpisywały z Gazpromem. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że umowa jest podpisana między rządem węgierskim a Gazpromem o budowie sieci technicznej, takiej przesyłowej dla ewentualnych dostaw gazu od strony Turcji poprzez gazociąg turecki. Ja sprawdzałem, jak to jest z Serbią, z Grecją, z Bułgarią, czy rzeczywiście już pod
podpisywane są wszystkie umowy, bo Rosjanie twierdzą, że w 2019 roku oni już będą mieli zbudowany gazociąg turecki, dostarczą gaz do Turcji, stamtąd gazociągami technicznymi, tymi pomocniczymi, zostanie on rozesłany do krajów Europy Południowej. Tylko tyle, że żadne inwestycje jeszcze w krajach europejskich nie ruszyły. Sama Bułgaria twierdzi, że musi najpierw posprawdzać swoje możliwości finansowe i uzyskać odpowiednie zgody Unii Europejskiej, a więc to są też, mówiąc już takim językiem trochę naszym wewnętrznym, warsztatowym, dziennikarskim, takie wrzutki ze strony Rosji, by doprowadzić do pewnego zamieszania, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i widzenie przez wszystkie kraje europejskie. No, trudno Hiszpanom dyskutować o tym, co dzieje się z spornym gazociągiem na przykład północnym na Bałtyku i dlaczego Polska jest przeciwna budowie tego gazociągu. Trudno się także, nie wiem, Norwegom pewnie zorientować, o co chodzi z gazociągiem, który miałby biec przez Grecję. A dla Federacji Rosyjskiej tego typu kwestie są kwestiami żywotnymi ze względów finansowych. Pewnie jutro będzie więcej w mediach rosyjskich, chociaż tak jak trudno jest przewidzieć tak naprawdę reakcję mediów w Moskwie. Bardzo dziękuję za korespondencję. Ja tylko dodam jednym zdaniem, dlatego wydaje mi się, że jutro będziemy mieli sporo komentarzy. Pewnie już dzisiaj wieczorem będzie sporo komentarzy na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce, dlatego że Stany Zjednoczone, Donald Trump ponad pół roku już nie schodzą z czołówek rosyjskich gazet i wszystko, co dotyczy wizyty Donalda Trumpa, będzie bardzo istotne dla Federacji Rosyjskiej, a wizyta w Polsce szczególnie, dlatego że Polska, choć Rosjanie sami rękami i nogami się bronią, mówią, nie, my nie chcemy mieć żadnych sporów z Polską, nas właściwie nie interesuje to, co dzieje się w Warszawie. Pilnie obserwują, co dzieje się w naszym kraju, bo wiedzą, że nasz kraj ma ważny wpływ i odgrywa ważną rolę, przynajmniej w tej wschodnio-środkowej części Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Do usłyszenia. Przegląd prasy. Katarzyna Adamiak-Sroczyńska i Piotr Pałka, rebelia.pl. Jest 6:45. Przeglądamy gazetę. Panie redaktorze, co tym razem zainteresowało pana? Gazeta Wyborcza rozpoczyna tą wizytę Donalda Trumpa artykułem Jarosława Kurskiego, zastępcy redaktora naczelnego, w dwóch językach. To jest ta sama treść, ale w dwóch językach. I jak to w przypadku Gazety Wyborczej, jest ona w dużej mierze podporządkowana polityce wewnętrznej. Gazeta prowadzi swoistą krucjatę przeciwko obecnemu rządowi, zarzuca mu łamanie wartości demokratycznych i w zasadzie mowa na powitanie Trumpa jest znowu mową o wartościach zachodnich z sugestiami, że Trump powinien o tym przypomnieć. Inny prezydent, inna Polska to takie znaczące i delikatne zwrócenie uwagi na to, że Donald Trump nie jest do końca prezydentem, który się podoba Gazecie Wyborczej, że jak pisze Jarosław Kurski, witają go bez złudzeń i naiwnego entuzjazmu, ale z nadzieją redaktorzy gazety. I puentują w ten sposób, że przywódcy się zmieniają, a kraje i narody trwają i wiemy, jak ktoś czyta na co dzień teksty wyborcze, że jest to sugestia zarówno wobec Donalda Trumpa, jak i obecnej władzy w Polsce. W środku gazety analiza dotycząca tego, czego Trójmorze chce od Donalda Trumpa, a także sugestia, że te tłumy, które dzisiaj będą witały prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie, to są tłumy przywiezione autokarami przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie gazety dzisiaj pokazują taki historyczny rys wszystkich wizyt sześciu wcześniej prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jest dużo ładnych, czarno-białych, kolorowych fotografii. Jak państwo chcą sięgnąć z nostalgią w przeszłość, to w każdej w zasadzie gazecie dzisiaj można obejrzeć. To znajdziecie. Gazeta Polska codziennie na okładce para
Melania Trump i Donald Trump. Amerykę i Polskę łączy wielka przyjaźń, a więc to już jest zadekretowane, że jesteśmy przyjacielem Ameryki, Ameryka jest naszym przyjacielem i w zasadzie wszystkie działy tutaj mają swoje okienka na głównej stronie, na czołówce Gazety Polskiej Codziennie i wszystkie działy poświęcają jakiś tekst w wizycie. Nawet w dziale gospodarka Polak Jankes 2 bratanki, rzeczywiście nasza wymiana handlowa ma się świetnie. W dziale społeczeństwo teksty o tym, że Amerykanki upodabniają się dzisiaj do Melanii Trump. Nawet operacje plastyczne nawet są jeżeli robione. Chcą poprawić swoją urodę, to właśnie to jest dzisiaj ideał kobiecej urody. A w środku dużo... W środku dużo opinii politologów, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, na przykład Mark Jones z Rice University w Houston pisze o tym, że Barack Obama zaniedbywał naszą część Europy, bardziej skupiał się na Bliskim Wschodzie i Azji, a Donald Trump rzeczywiście tą wizytą przywraca korzystny dla nas trend w amerykańskiej polityce. Profesor Marek Jan Chodakiewicz przypomina, gdzie jakby zrewitalizowano ideę Międzymorza w Stanach Zjednoczonych i też ma nadzieję na to, że Donald Trump zrezygnuje z polityki kierowania z pewnymi procesami w polityce międzynarodowej z tylnego siedzenia i niewątpliwie zresetuje reset Baracka Obamy w relacjach z Rosją, co będzie dla nas bardzo korzystne. Poczekaj, bo ja tutaj a propos tekstu w Gazecie Wyborczej o tym, że przyjeżdżają przywiezieni przez PiS mieszkańcy polscy na spotkanie z Trumpem, znalazłam taką na portalu Gazety, znalazłam taką informację o tym, że reporter TVN24 spotkał wyjątkowych ludzi czekając na wizytę pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Między innymi spotkał wujka Samozło.